Witam Was serdecznie. Ja mam na imię Krzysztof, a to jest kanał Świadczenia Programisty. No i witam Was po długiej przerwie, ponieważ tak jak sobie ostatnio sprawdziłem, ostatni vlog na numerze 13 był wrzucony przeze mnie ponad 3 miesiące temu. Wtedy jeszcze byliśmy na Malcie, spędziliśmy tam ponad pół roku i właśnie ten ostatni odcinek, tak jak sobie teraz oglądam, ma w tle piękną panoramę Valetty. Teraz jesteśmy już w Polsce i zamierzam się poprawić z tym moim vlogiem, żeby wrzucać go w miarę regularnie, a przynajmniej żeby nie robić tak dużych przerw. W dzisiejszym odcinku chciałbym nieco powiedzieć o tym pewnym odkryciu, czy pewnym fakcie, który zauważyłem będąc na Malcie przez te ponad pół roku. Otóż zauważyłem, że Polska to tak naprawdę jest kraj możliwości, zwłaszcza jeśli chodzi o IT. Przez te kilka miesięcy, które byliśmy na Malcie, no oczywiście piękne widoki, piękna pogoda, super jedzenie. Natomiast pod koniec zacząłem już mieć takie objawy syndromu wyspy, czyli po prostu bycia zamkniętym. Malta to oczywiście bardzo mała wyspa, kilkadziesiąt na kilkanaście wręcz kilometrów, więc przez ten czas mieliśmy okazję praktycznie wszystko, co istotne, zobaczyć nawet po kilka razy. O ile oczywiście jest to bardzo piękne i warto to zobaczyć, o tyle może po pewnym czasie się znudzić. Tak, może się po pewnym czasie znudzić. Natomiast ten czas dał mi dosyć takie istotne przesłanie, że czasem trzeba gdzieś wyjechać, od czegoś odpocząć albo nie mieć czymś przez dłuższy czas kontaktu, żeby to docenić, żeby zobaczyć, że tak naprawdę na przykład w Polsce mamy duże możliwości, jeżeli chodzi o IT, zwłaszcza na przykład na Malcie nie ma, powiedzmy, praktycznie żadnych meetupów ani jakichś grup, które by się spotykały, grup tematycznych. Ten networking i takie życie praktycznie nie istnieje. Firmy, które tam istnieją, technologiczne, informatyczne, ściągają programistów z całego świata, ale nie zauważyłem, żeby była tam jakaś tendencja czy taka chęć wręcz do spotykania się, więc można powiedzieć, że gdzieś pod koniec naszego pobytu czułem takie wyjałowienie, można powiedzieć. I zrozumiałem, że tutaj w Polsce mamy bardzo duże możliwości, nie doceniamy tego tak na co dzień. Oprócz tych meetupów, spotkań, różnych konferencji, o których już wspomniałem, jest też tak naprawdę nasz taki bliski kontakt geolokalizacyjny z Zachodem. Ja na przykład na co dzień programuję, zajmuję się pracą dla firmy z Berlina, więc mieszkam w Poznaniu, mam dosyć taki bliski kontakt. Ten czas dojazdu, powiedzmy, jest dosyć krótki. No i też te możliwości, powiedzmy, jeżeli chodzi o podróże na Zachód, są troszeczkę łatwiejsze niż na przykład z Malty. Poza tym, tak jak pewnie doskonale zdajecie sobie sprawę, branża informatyczna w Polsce się rozwija. Rynek pracy jest świetny. Jest to rynek pracownika. Tak naprawdę pracownicy mogą praktycznie dyktować warunki. No oczywiście z tym nie można przesadzać, ponieważ to przysłowiowe 10 tysięcy dla junior dewelopera na początek to jest oczywiście między bajki. Tym niemniej w porównaniu do innych branż wypada to bardzo dobrze. Zatem ja zrozumiałem, że nie trzeba wyjeżdżać czasem nigdzie za granicę się przenosić, ażeby móc się rozwijać, żeby mieć szerokie możliwości rozwoju, jeżeli chodzi o IT, o swoją pozycję w IT. Dlatego muszę powiedzieć, że naprawdę z zapałem tutaj wróciłem do Polski, jeśli chodzi o takie zawodowe podejście, czy też właśnie profesjonalizm. Jestem z tego zadowolony i no, mam nadzieję, że też wróci ten vlog i będę Wam w stanie więcej opowiadać
o swoich doświadczeniach, swoich przeżyciach czy swoich myślach związanych no, z IT szeroko, szeroko rozumianym. To na tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie, że jesteś ze mną. Zapraszam do subskrypcji tego kanału, do lajkowania i zapraszam też na fanpage na Facebooku tego kanału. Linki znajdą się w opisie do tego odcinka. Dzięki wielkie. Trzymajcie się.